Cześć, witajcie na kanale Krukowiak. Dziś stoję przy największym z naszych dostępnych opryskiwaczy, Goliacie o pojemności 8000 litrów i belce o szerokości roboczej 36 metrów. A skoro mówimy cały czas w cyklu naszych filmów o sterowaniu opryskiwaczami, to tym bardziej tak potężne maszyny z tym samym swoim osprzętem wymagają komputera, który to wszystko ogarnie. A dziś mowa o komputerze Touch 800, komputerze, który łączy się jako terminal z opryskiwaczem w standardzie ISOBAS. I to, co powiemy sobie o tym komputerze, to wszystko będzie również dotyczyło maszyny wyposażonej tylko w przygotowanie do ISOBASa, która będzie współpracowała z ciągnikiem poprzez te połączenie ISOBASa. Zapraszam do prezentacji monitora Touch. Jeśli myślimy sobie o komputerze roboczym, mówimy o sterowaniu opryskiwaczem, każdy ma w głowie komputery, o których mówiliśmy wcześniej, czyli po pierwsze monitor, a pod nim rząd przełączników od sterowania, czy to układem sieciowym, czy też sterowania układem hydraulicznym. Tak to miało miejsce w przypadku komputerów Bravo 180 i komputerów Bravo 400. Dziś mówimy o monitorze Touch i tak sobie zobaczymy z bliska już sam monitor. Jest to w pełni monitor dotykowy, który ma fizycznie tylko trzy przełączniki, ale do pełnym zakresem pracy opryskiwacza wykorzystujemy tylko i wyłącznie obszar monitora dotykowego. I to, co nam się rzuca na pierwszy rzut oka, tu mamy rysunek opryskiwacza, który nam pokazuje pojemność zbiornika i wszystkie parametry, które w czasie wykonywania zabiegu potrzebujemy na bieżąco kontrolować. A druga rzecz, co jest bardzo istotna, jest to komputer w pełni z nawigacją. Tak jak w przypadku Bravo 400, komputer za pośrednictwem GPS-u i po to w tym całym zestawie mamy antenę do GPS-u, która odbiera sygnał pozycjonowania, w którym miejscu znajdujemy się na polu. Komputer przejmuje kontrolę i sam będzie sterował zabiegiem, czyli będzie włączał, wyłączał oprysk wtedy, kiedy zajdzie potrzeba. Właśnie na klinach, na przykład na uwrociach, będzie pozycjonował i pokazywał nam, jak mamy jeździć, czyli te ścieżki technologiczne również rysował. I w pełni, bo tak jak powiedziałem wcześniej, sterujemy monitorem z pozycji dotykania klawiszy odpowiednio oprogramowania, czy chcemy belkę rozłożyć, czy też złożyć, czy chcemy włączyć oświetlenie, czy na przykład będziemy sterowali osią, czy innymi parametrami. Ale aby było wygodniej, ponieważ operator nie jest cały czas w stanie kontrolować i wygodnie sobie tym wszystkim sterować, w standardzie dla opryskiwaczy z monitorem Touch dokładamy joystick. Joystick jest bardzo fajnym rozwiązaniem. Jest to joystick wielofunkcyjny, może zobaczyć z bliska. Ma przyciski, które są w pełni programowalne, czyli na etapie połączenia z monitorem programujemy sobie, który przycisk za którą funkcję będzie odpowiadał, a obok joysticka znajduje się przełącznik, który jest w trzech pozycjach. Góra, środek i dół. I on powoduje, że każdy z tych przełączników ma trzy jak gdyby ustawienia, czyli ten sam przycisk z neutralną pozycją będzie miał swoją jedną funkcję, z pozycją do góry będzie już po wciśnięciu miał inną charakterystykę pracy, będzie odpowiadał za inne funkcje, w dół również za kolejne. Czyli mamy wariację 2, 4, 6, 8 razy 3 ustawienia, 24 pozycje. Pamiętajmy o jednym, niezależnie od tego, jaki komputer wybierzemy, to oczekujemy od komputera pewnych czynności, jakie on za nas będzie wypełniał lub jakich będzie nas wspomagał. I w przypadku komputera Touch 800 jest to komputer, tak jak powiedziałem, w pełni z nawigacją, który odciąży nas przy nakładkach, przy uwrociach, komputer, który utrzyma dawkę, ale również komputer, który zapewni nam pełne, precyzyjne prowadzenie opryskiwacza po śladach ciągnika, ponieważ te komputery Touch 800 mogą sterować, czy to będzie w przypadku mniejszych opryskiwaczy zaczepem lub, tak jak w przypadku większych opryskiwaczy, osią skrętną. To jest jedna z perspektyw, które widzimy, co osiągamy wybierając odpowiedni komputer do odpowiedniego opryskiwacza. Kolejna rzecz, przy bardzo szerokiej belce ważne jest to, żebyśmy wybrali odpowiednią ilość sekcji i te komputery oferują możliwość sterowania do 13 sekcji, jeżeli chodzi o układ cieczowy, przynajmniej w tej konfiguracji, o której mówimy na opryskiwaczach Krukowiaka. A druga rzecz, jest możliwość zastosowania i połączenia komputera Touch 800 z pneumatycznym rozłączaniem rozpylaczy. I tu możemy wtedy tych sekcji zrobić sobie tyle, ile mamy samych głowic, czyli uzyskujemy największą dokładność sterowania opryskiem. Poziomu komputera również możemy sterować oświetleniem, o którym wspomnieliśmy w poprzednim filmie, jak również, jeżeli domontujemy sobie czujniki, to poziomowaniem belki, ponieważ wszystkie opryskiwacze wyposażone w belki hydraulicznie rozkładane posiadają stabilizację mechaniczną oraz stabilizację hydrauliczną, która uzupełnia pracę tej pierwszej. Ale jeżeli chcemy być odciążeni, możemy domontować czujniki, system tak zwany Boom Level lub Boom Level System Plus. Za pomocą czujników ultradźwiękowych będzie mierzył system odległość belki od łanu, od powierzchni i będzie albo korygował całą belką naraz, lub weźmiemy system bardziej rozbudowany, może sterować niezależnie każdym z ramion, co jest bardzo ważne w terenach tych, jak bym powiedział, o nieregularnych
kształtach. Ale teoretycznie te wszystkie funkcje mógłby osiągnąć Bravo 400. Czym więc się wyróżnia Touch 800? Tym, że jest komputerem czy terminalem, który współpracuje w pełni po Isobasie. A sam Isobas jako połączenie maszyn chodzi nam głównie o to, żebyśmy odciążyli operatora z tego ogromu ilości monitorów, które ma w kabinie, ponieważ we współczesnym rolnictwie jest praktycznie wiele. Każda maszyna będzie w jakiś sposób sterowana. Jeżeli przejdziemy na te protokoły Isobasa, możemy mieć jeden wspólny sterownik, jako wspólny komputer roboczy dla wielu maszyn, które są łączone właśnie w ten sposób. Czyli kupując opryskiwacz wyposażony w monitor Touch 800 w system Isobasa, tym samym komputerem będziemy mogli się posługiwać do innych maszyn w tej technologii. Na przykład właśnie rozsiewacz, który najczęściej jest tak właśnie łączony, różnego rodzaju prasy, przyczepy, agregaty i siewniki. Więc to też nie tylko wygoda, bo mamy jeden terminal, a nie kilka do sterowania. Mamy jeden terminal jako też również nie tylko samo miejsce, ale również charakterystykę pracy, wygodę obsługiwania, ale też oszczędności, ponieważ kupując raz terminal z jedną anteną GPS-u i co ważne, te licencje, które są wszystkie zawarte w tym terminalu, opłacone zostały raz dożywotnio, a później wykorzystujemy je przy każdej innej maszynie. Więc tutaj co krok, co film mówimy o komputerze, który daje nam więcej wygody, więcej możliwości ma, jeżeli chodzi o sterowanie opryskiwaczem. W kolejnym filmie powiemy sobie już o osobach, które wahają się, który system, który komputer wybrać i mamy świetną alternatywę dla nich. Ale żeby nie przegapić tego filmu, kliknij subskrypcję, zaznacz dzwoneczkiem. Kolejne filmy, kolejne newsy, kolejne nowości, kolejna wiedza, która na pewno przyda się przy okazji doboru, wyboru czy modernizacji opryskiwacza. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!